Z czym kojarzy Wam się wiosna? Z deszczem? Z zimnem? Z brakiem chęci do życia? A może wiosna kojarzy Wam się z sami. Właśnie, 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 słuchajcie, showcase'y nadchodzą wielkimi krokami. Większymi już się nie da, no bo powiedzmy sobie szczerze, jeżeli oglądacie to w środę, kiedy ten odcinek został opublikowany, no to pierwszy raz na pierwszym showcase tegorocznym widzimy się już jutro w Gdańsku, na Siu. Pomyślałem więc, że dzisiejszy odcinek będzie czymś, co mogę dać od siebie przed tymi showcase dla Was. Opowiem tutaj trochę o tym, w jaki sposób poznawać nowych ludzi na Showcase. Dzisiejszy odcinek będzie miał format 10 porad, 10 rzeczy, o których pomyśleliśmy sobie razem z Całujem, bo to właśnie z Całujem przygotowywałem ten odcinek, a które mogą wam się zdecydowanie przydać i to zarówno wtedy, kiedy jedziecie na Showcase po raz pierwszy, jak i wtedy, kiedy jesteście już stałymi bywalcami. Nie przeciągajmy, nie przeciągajmy, bo wiadomo, że część z Was na pewno już musi pakować się do wyjazdu, bądź też przygotowywać jeszcze ostatnie szlify, ostatnie wizytówki, ostatnie sprawdzenia, kto tam będzie, do kogo warto uderzyć. A więc numer jeden to sprawdzenie delegatów. Tak jest. Pierwszą poradą, którą mamy dla Was dzisiaj jest to, żebyście przed przyjechaniem na dany showcase sprawdzili delegatów, którzy będą na tym showcase obecni. Dlaczego to jest takie ważne? Otóż na stronach showcase'ów pojawiają się te listy nie bez przyczyny. To nie jest tylko po to, żeby showcase'y mogły pochwalić się, jak znane osobistości do nich przyjadą. Jest to zrobione po to, żeby inni prowadzący, inni delegaci, inni uczestnicy takiego showcase'u mogli się dowiedzieć wcześniej, kto na nim będzie, a zatem Przygotować się do rozmowy z takimi osobami, przygotować się do tego, co możemy i z kim załatwić, a także po prostu sprawdzić, jak dana osoba wygląda, i później móc w dużo łatwiejszy sposób podejść do niej i zagadać. No właśnie, zagadać. Nie ukrywajmy tego. Nie wszyscy mamy w sobie taką energię, która przyciąga do nas ludzi. Nie wszyscy jesteśmy też. Tak stworzeni, żeby podchodzić samemu do ludzi, żeby ich zagadywać, żeby zaczynać rozmowę. Wśród dzisiejszych porad nie zabraknie wobec tego także takich, które podpowiedzą, w jaki sposób zagaić rozmowę, w jaki sposób znaleźć wspólny temat, w jaki sposób znaleźć ten taki punkt zaczepienia do tego, żeby zacząć. I tak, porada druga to kontakt z ludźmi z tego samego miasta, bądź grającymi podobny gatunek. Z ludźmi z tego samego miasta możemy porozmawiać o wspólnym transporcie. Możemy umówić się na wspólny nocleg, żeby wynajęcie było tańsze. Jeżeli nie mamy takiej śmiałości, jeżeli nie znamy się z tymi osobami wcześniej, może to być też punkt wyjścia do tego, żeby właśnie się poznać. Nie trzeba koniecznie z kimś jechać czy z kimś spać. Wystarczy, żebyśmy spotkali się już na miejscu. Dodatkowym plusem tego rozwiązania jest to, że pierwszy kontakt odbywa się przez internet. Jeżeli więc masz problemy z nawiązywaniem kontaktu twarzą w twarz, czy dzwonieniem przez telefon, no jest to najłatwiejsza wtedy forma, żeby taki kontakt nawiązać. Trzecią rzeczą związaną z nawiązywaniem kontaktu z nowymi ludźmi, którą możesz zrobić jeszcze przed przyjazdem na dany showcase, a nawet musisz w sumie to zrobić, bo będzie bardzo ciężko zrobić to już na showcase, jest wydruk wizytówek. Co taka wizytówka powinna mieć? Po pierwsze, oczywiście najważniejsze rzeczy, czyli imię i nazwisko, czyli numer telefonu, czyli mail kontaktowy, bądź kilka maili. Jeżeli spotkamy się na którymś z showcase'ów najbliższych, na pewno poczęstujecie moją wizytówką i zobaczycie, że na mojej wizytówce tych informacji jest całkiem sporo, ze względu na to, że na każdą inicjatywę, w której działam, jest osobny mail. Bardzo ciekawą rzeczą. A naprawdę rzadko spotykaną w naszej branży, jest to, żeby wizytówka posiadała zdjęcie. Nasze zdjęcie, zdjęcie naszej twarzy. Dlaczego to jest takie ważne, dlaczego to jest ciekawe, dlaczego to się przydaje? Po raz pierwszy usłyszałem o tym od Dagi Gregorowicz podczas inkubatora Tak Brzmi Miasto w 2020 roku. Ona mówiła w ten sposób: jeżeli przedstawiasz się komuś. I jesteś jedną z kilkudziesięciu osób, którymi, które przedstawią się tej osobie w ciągu jednego dnia, bardzo łatwo możecie ta osoba zapomnieć. Jeżeli wręczysz tej osobie swoją wizytówkę, na której jest Twoja twarz, dużo łatwiej jest Cię później skojarzyć, dużo łatwiej jest Cię po prostu zapamiętać. Do tego dochodzi jeszcze jeden argument wytoczony już przez ja, a mianowicie jeżeli dostaniesz wizytówkę z czyjąś twarzą, kiedy będziesz pozbywać się niechcianych wizytówek, zastanowisz się dwa razy. Jeżeli współpracujesz tylko z jednym zespołem, jeżeli jesteś wokalistą, instrumentalistą, może jesteś liderem tego zespołu, może jesteś jego menedżerem, naprawdę warto, żeby na wizytówce pojawił się też QR code, który będzie przekierowywał do strony tego zespołu, bądź do YouTube'a, albo do Spotify'a. Tradycją na showcase'ach jest to, że delegaci otrzymują swoje plakietki. Czasem są to plakietki po prostu z napisem delegat, czasem są to plakietki z imieniem i nazwiskiem. Jest to jednak taka rzecz, dzięki której można łatwo rozpoznać osoby, które właśnie w takiej roli tam przyjechały. A oprócz tego, nawet podczas rozmowy, zupełnie normalną rzeczą jest to, że zerkniesz sobie na plakietkę swojego interlokutora. Jeżeli nie jesteś delegatem, jesteś po prostu zwykłym uczestnikiem takiej konferencji, takie plakietki, takie wizytówki, wnoszone na zewnątrz, można przygotować już wcześniej. Świetnym przykładem tego jest Smooth Sale. Oni zawsze mają ze za sobą swoje plakietki, ze swoimi nazwiskami, z nazwą swojego kolektywu, z całą oprawą graficzną i dzięki temu bardzo łatwo jest ich rozpoznać. Alternatywą dlatego są plakietki przypinane do garderoby, takie które znamy na przykład z dużych supermarketów, gdzie kasjerzy bądź też osoby uczące się mają takie plakietki poprzypinane. Cztery rzeczy, które wymieniłem wcześniej, są to rzeczy do zrobienia na szybko jeszcze przed przyjazdem na showcase'y. Teraz pora na kolejne porady dotyczące już tego w jaki sposób postępować na samym showcase'ie. Pierwsza rzecz jest do zrobienia już podczas Dojeżdżania do tego showcase'u, czy to jedziesz pociągiem, czy jedziesz samochodem, czy w jakikolwiek inny sposób docierasz na miejsce, warto odpowiednio się nastawić. Tutaj naprawdę jest to impreza, na której musisz być nastawiony na pozyskiwanie nowych kontaktów, na otwieranie się na ludzi. Jeżeli nie jesteś taką osobą, no to cóż, trzeba trochę przywdziać maskę, trzeba trochę się pobawić w taką osobę. Otworzyć się zdecydowanie bardziej niż jest to na co dzień i zdecydowanie bardziej niż jest to przyjęte po prostu w takich naszych codziennych, społecznych spotkaniach. Tutaj warto też pamiętać o jednej rzeczy. Bardzo chciałem wkleić wam e, nagranie, które dostałem od całuje w tej sprawie. Niestety nie udało mi się go pobrać z Messengera. Jeżeli ktoś wie jak to zrobić, to zapraszam do kontaktu. Natomiast powiedział on. Pierwszy raz jest najgorszy. to. <laughs> Bardzo dużo w tym prawdy. Naprawdę, te pierwsze spotkanie z pierwszą napotkaną osobą, z którą chcemy zagadać, będzie najtrudniejsze z tych wszystkich. W momencie, kiedy tych spotkań będzie coraz więcej, będziecie się czuć dużo pewniej, dużo łatwiej będzie Wam to przychodzić, a do tego będzie dużo łatwiej pozyskiwać te nowe kontakty, bo nowe kontakty najłatwiej pozyskiwać przez inne kontakty, które już mamy. Bardzo ciekawą opcją, chociaż też wymagającą sporo samozaparcia, a także odwagi, jest zabieranie głosu na panelach, jest zadawanie pytań. Należy to jednak robić w odpowiedni sposób. W momencie, kiedy dostajesz mikrofon i próbujesz zadać to pytanie, warto na początku przedstawić się imieniem i nazwiskiem, ale co naprawdę ważne, podać też nazwę swojego zespołu bądź projektu, w którym grasz. To pozwoli naprawdę szerokiej publiczności, która będzie zebrana na tym panelu, od razu skojarzyć nazwę, zapisać ją w swojej pamięci. Nawet jeżeli nie będą jej pamiętać tak na pierwszy rzut ucha, to kiedy usłyszą ją kolejny raz, będzie coś tam się kołatać. Oprócz tego, po zadaniu pytania, ludzie zarejestrują twoją twarz zwykle kiedy osoba pytająca w stanie jest powyżej tego poziomu, na którym siedzą ludzie, Ludzie odwracają się w jej stronę, po prostu patrzą na nią, patrzą na jej twarz, więc dużo łatwiej jest im ją zapamiętać. Do tego, jeżeli pytanie będzie naprawdę celne bądź ważne, jest duża szansa, że osoba, którą pytamy, zagada do nas także już po panelu. Ja na przykład w ten sposób poznałem na zeszłorocznym CEO Rafała Brindala, który podszedł do mnie po panelu, na którym zadałem mu pytanie: Porada siódma: szukaj ludzi, którzy wyglądają na takich, którzy boją się sami zagadać. Pomyśl o tym w taki sposób. Naprawdę bardzo duża część tych osób, które zebrały się w tym miejscu, na tej konferencji, na tym showcase'ie, jest bardzo podobna do ciebie. To są tak samo ludzie, którzy mogą nikogo tutaj nie znać. Mówiliśmy nieraz w podcaście, ja też mówiłem już w tych solowych odcinkach, że na showcase'y jeździ kilkudziesięcioosobowa grupa. Która zna się bardzo dobrze. To znaczy, to są ludzie, którzy jeżdżą na każdy showcase, na każdym showcase ze sobą rozmawiają i oni po prostu się znają. Natomiast cała reszta osób to są bardzo często osoby, które albo jeżdżą na showcase'y bardzo sporadycznie, albo wybrały się na nie po raz pierwszy, bo na przykład było blisko. Więc ta grupa osób, które Mogą nikogo tutaj nie znać, jest naprawdę szeroka. Pomyśl o tym w ten sposób. Dużo łatwiej jest zagadać do osoby, która jest w takim samym położeniu, jak ty. Jeżeli odpowiednio zlokalizujesz taką osobę, to jest to już pewien punkt zaczepienia. Jest to też opcja na to, że ta osoba będzie znała kolejne osoby, bądź pozna je w taki sam sposób, w jaki ty poznałeś ją, bądź na przykład ktoś przyjdzie w pewnym momencie, kto okaże się osobą znajomą, no i w ten sposób Twoja sieć kontaktów będzie się rozrastać. Dodatkowym plusem takiego zagrania jest to, że nawet jeśli ta znajomość nie będzie się przeradzała w coś więcej, to znaczy, będziecie tylko znajomymi na część cześć, nie złapiecie wspólnego języka, to już samo to, że podszedłeś, czy podeszłaś do pierwszej osoby i spróbowałeś zagadać, sprawi, że kolejne razy będą po prostu łatwiejsze. Nabierzesz większej śmiałości. Kolejna porada ode mnie: na początku nie pchaj się do gwiazd. Chyba że masz do nich jasno sprecyzowany biznes. Co przez to rozumiem? Na każdym showcase są osoby, które są znane w branży. Tak naprawdę znane. Są to znani muzycy, kompozytorzy, redaktorzy, menadżerowie, właściciele wytwórni muzycznych, przedstawiciele największych wytwórni. Jeżeli masz do nich jasno sprecyzowany cel, nie ma co się zastanawiać, trzeba ich łapać i próbować to załatwić. Natomiast jeżeli chcielibyście ich tylko poznać. Być może lepiej jest zacząć od poznawania osób, które nie mają wianka osób chętnych do ich poznania wokół siebie przez cały czas. Ja w ogóle jestem zdania, że budowanie kontaktów najlepiej jest zacząć od osób na podobnym poziomie rozpoznawalności co my. Im szersza jest nasza sieć kontaktów, tym większa szansa, że ktoś zna osobę, na której poznaniu nam zależy i po prostu nas przedstawi. Ostatnie porady to rzeczy, które są naprawdę absolutnie kluczowe, a o których wiele osób nie wie bądź zapomina w sytuacji stresowej. Są to takie kwestie, które naprawdę bardzo pomagają w pozyskiwaniu nowych kontaktów, a także w pokazaniu się od bardzo pozytywnej strony. Poradą numer 9 jest: jeśli podchodzisz do grupy, w której kogoś znasz, przywitaj się ze wszystkimi. Bardzo często zdarzają się sytuacje, że y, rozmawia kilka osób w kółku, jedna osoba podchodzi, wita się tylko z tą osobą, z którą się zna, nikt jej nie przedstawia dalej, a ona nawet nie podaje innym ręki. Raz, że od strony kultury osobistej, no nie jest to zbyt dobre zagranie. Dwa, jeżeli przedstawisz się, podasz wszystkim rękę, to nikt nie musi się domyślać, z kim rozmawia, a wierz mi, to często jest naprawdę spory problem. Szczególnie jeżeli dyskutujemy o jakimś temacie, który może dzielić rozmówców, to jeżeli um, mamy grupę, w której nie znamy wszystkich osób, będziemy dużo bardziej się hamować i ta rozmowa po prostu będzie bardziej jałowa. Porada numer 10 to zasada, której nauczyłem się na zeszłorocznych showcase'ach. Jest ona naprawdę wspaniała i zdecydowanie skraca dystans do osób, których nie znamy. A brzmi ona jeśli ktoś znajomy podchodzi do grupy, w której rozmawiasz, przedstaw go wszystkim. My najczęściej robimy to w taki sposób. W momencie, kiedy ta osoba podaje rękę wszystkim, którzy stoją w tej grupce, mówimy, jak ma na imię. Jak się nazywa i jaki projekt reprezentuje. Czasami są to członkowie zespołów muzycznych, czasami są to menadżerowie muzyczni, czasami są to przedstawiciele wytwórni, czasami są to przedstawiciele po prostu różnych muzycznych inicjatyw. W momencie, kiedy od razu pokażesz wszystkim, z kim będzie ta cała reszta grupy rozmawiać, no to jest po prostu świetna rzecz, żeby tej osobie było łatwiej od samego początku. A przecież o to nam chodzi. Żeby nam wszystkim było łatwiej. Cóż, mam nadzieję, że te porady przydadzą się Wam w waszej drodze, czy to po raz pierwszy, czy po raz kolejny po meandrach poznawania nowych ludzi podczas showcase'ów. Mam nadzieję, że widzimy się już jutro, jeśli oglądacie to w środę, kiedy ten odcinek wychodzi. Z całą resztą będziemy widzieć się zapewne na kolejnych showcase'ach. Przypominam, że od 2 do 4 czerwca we Wrocławiu showcase w Wroflaw. Nadal można kupować bilety, nadal jest otwarta też rekrutacja dla delegatów, więc serdecznie zapraszam na wroflaw.pl. A tak jak zwykle na końcu odcinka serdecznie dziękuję moim patronom. Z tego co wiem, to przynajmniej połowa z osób, które zawsze wymieniam na końcu odcinka, Czyli Kuba Kośmiński, czyli Stefania Pluta, czyli Łukasz Fudro, czyli Folki, przynajmniej połowę z tych osób będziecie mogli spotkać już w Gdańsku. Niewykluczone, że całą resztę spotkacie też w Poznaniu. Jeżeli chcielibyście dołączyć do tej grupy, którą wymieniam zawsze na końcu odcinka, serdecznie zapraszam na patronite.plu kośnik cierpienia młodego muzyka. Na koniec proszę Was też o zostawienie łapki w górę, komentarza, zasubskrybowanie mojego kanału, podanie go dalej. No i cóż, Mam nadzieję, że kolejne dni będą bardzo owocne, że spotkamy się, że naprawdę dużo się do nowego dowiemy i poznamy nowych ludzi. A tymczasem. Na razie.